Cześć, tu Ernest! Wczoraj miejsce w grze miał fenomenalny event. To był chyba najlepszy pokaz fajerwerków Fortnite. Niestety, obecny etap tego eventu już nie jest taki ekscytujący. W tym filmiku przedstawię wam treść sekretnych wiadomości od Przybysza oraz możliwą datę, w którą wejdzie nowy rozdział. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam bardzo podziękować za 300 tysięcy subów, które udało nam się wbić na wczorajszym live'ie. Specjal będzie już niedługo. A więc Przybysz w końcu, chyba, wypełnił swoją misję. Puścił on na naszą wyspę 6 innych rakiet przez wyrwy, które przygotowywał przez cały sezon. Przybysz i reszta jego ekipy swoimi rakietami otworzyli jedną wielką wyrwę, do której wpuścili meteor. Następnie ten sam meteor przekierowali tuż nad punkt zerowy. Jedna z rakiet leciała pełną parą w punkt zerowy, a potem stało się to. I uwaga, było 7 rakiet, a nie 6. W grze na ten moment możemy tylko patrzeć na czarną dziurę. A jeśli ktoś ma ochotę na jakąś minigrę, to dzięki sekretnej kombinacji klawiszy można odpalić takie coś. Aby to odpalić, trzeba wejść do gry i następnie kliknąć taką to kombinację klawiszy. Na PS4 jest ona nieco inna. No dobra, to tak czy siak wielkie nudy, ale spokojnie. To dopiero, jak to się mówi, cisza przed burzą. Wiemy, że Epic Games planuje wprowadzić do gry nową wyspę, ale zacznijmy może od tematu sekretnej wiadomości Przybysza. Mogłoby się wydawać, że ta czarna dziura sobie jest i tyle. Jednak raz na jakiś czas z czarnej dziury wyłaniały się tajemnicze sekwencje liczb. A kilka godzin później dzięki wydobywcom danych poznaliśmy wszystkie nadchodzące liczby. Więc na szczęście nie musieliśmy oglądać czarnej dziury całą noc. Oto i one. Wszystkie sekwencje jedna po drugiej. Same w sobie nic za bardzo nie znaczą. To nie jest jakiś kod Morsa czy anielskie liczby. Były one zagadką, dopóki jeden z graczy Fortnite nie podłożył tych liczb pod odpowiednie słowa z nagrań Przybysza. Na przykładzie pierwszej sekwencji liczba 11 odpowiada 11 słowu z nagrań Przybysza, czyli I. Następna liczba, 146, odpowiada słowu was i tak dalej. Z pierwszej sekwencji powstaje zdanie I was not alone, others were outside the loop. Wszystkie sekwencje sklejone razem po polsku brzmiałyby mniej więcej tak. Nie byłem sam. Inni byli poza pętlą. To nie było obliczone. Ten moment jest teraz nieunikniony. Kim są ci inni? Może chodzi o graczy albo o postacie z nowej wyspy, której mieliśmy już okazję zobaczyć na wyciekłej grafice drugiego rozdziału. Z całej tej wypowiedzi Przybysza wychodzi na to, że chyba coś poszło nie tak. Myślę, że tym nieuniknionym momentem, o którym wspomniał, jest albo powstanie nowej wyspy, albo ponowne rozszerzenie punktu zerowego. Szczerze mówiąc, to na razie ten punkt zerowy wygląda w miarę stabilnie. Ale czy udało się Przybyszowi opanować punkt zerowy, tak jak planował? Jeszcze zobaczymy. To pewne, że Fortnite wróci. Tylko teraz rodzi się pytanie. Kiedy? Lukas z Twittera na oficjalnej stronie Fortnite doszukał się czegoś bardzo ciekawego. W kodzie tej strony jest wzmianka o tym, że event o nazwie Koniec ma trwać do wtorku, do godziny 12 czasu polskiego. Uwaga, informacja z ostatniej chwili. Kod na tej stronie został zmieniony około 5:30 i teraz odliczę do czwartku, ale Fortnite raczej nie zostawi nas na lodzie aż do czwartku. Trzymajmy kciuki za wtorek. Do pobrania w którymś momencie będzie jeszcze aktualizacja, więc może we wtorek o 10:00 będzie trzeba pobrać nowy rozdział. Będzie trzeba coś pobierać, to jest nieuniknione. Pamiętajcie, że ten event jeszcze się nie skończył. Czeka nas druga połowa, ale to dopiero prawdopodobnie we wtorek. Dam wam znać, jeśli drugi rozdział wejdzie wcześniej do gry. Wracając do tematu fabuły, to dalej nie poznaliśmy roli tej oto postaci. Z opisu tej postaci wiemy, że pewnie coś na broi. Do tego w sklepie można było kupić emotki witające ją na wyspie oraz wypraszające ją z wyspy. Co oznacza, że prawdopodobnie coś z tą postacią wydarzy się na nowej wyspie. Poza tym, ze sklepów na konsolach i Epic Games zniknęło ratowanie świata. Jeśli ratowanie świata nie wróci do sklepu, to chyba oznacza, że będzie za darmo. Nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej wiadomości na ten temat, ale na to się zapowiada. Zostawię was z nagraniem z eventu, ale bez dodatkowych dźwięków i głosów. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w nowym rozdziale.